Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dobre, co? Kapitalne. Łowcy budyniu. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Wiktor Fejkiel, a to są Łowcy Budyniu. Jak co tydzień mamy przyjemność gościć wybitnych muzyków, artystów i tym razem jest to reprezentantka zespołu Iska. Cześć. Jak to fajnie zabrzmiało, wybitnych muzyków. Witam serdecznie, cześć. Na jakiej muzyce się wychowałaś? I w jaki sposób ta muzyka potem wpłynęła na twoją działalność? Bo jednak tak mi się wydaje, że przynajmniej tak było w moim przypadku, że to czym katują nas rodzice, gdzieś tam potem zostaje w jakimś stopniu i po prostu kształtuje nasz gatunek muzyczny, który lubimy. Po części może tak. Nie wiem, czy to rodzice ukształtowali mnie muzycznie, pewnie nie, bo to, co oni słuchali, było czymś zupełnie innym, czego słuchałam ja jako dziecko. Ja wychowałam się na muzyce rockowej i na muzyce rockowej stawiałam pierwsze kroki. Miałam swój pierwszy rockowy zespół w Bieszczadach, zespół Horyzont Zdarzeń. Następnie miałam zespół rockowy w Krakowie, Old Chopper. A dopiero później gdzieś tam pokochałam muzykę jazzową, soulową i bluesa. I na chwilę obecną w tej muzyce czuję się najlepiej, a co będzie dalej, jeszcze nie wiem. Gdzieś tam całe życie się muzycznie chyba kształtujemy, szukamy gdzieś tam swojej drogi, w czym chcemy się rozwijać. Także na dzisiaj to taki soul, blues, jazz, natomiast początki to takie rockowe. Muzyka rockowa to dość, powiedzmy, obszerny gatunek. Czego konkretnie słuchałaś? Czego słuchałam? Uwielbiałam U2, uwielbiałam Cranberries, Offspring, Foo Fighters, no dużo takich rockowych, znanych zespołów. Obecnie czego słuchasz? W jaki sposób znacząco to się różni i odbiega od tego? Bardzo, bardzo i brzmieniowo, i też wokalnie. Teraz takie moje perełki to Etta James, Ella Fitzgerald, Nina Simone, takie mocne, ciemne głosy. W jaki sposób w ogóle zaczęła się wasza wspólna działalność, wspólne muzykowanie? Przygoda wspólna nasza. Przygoda. Zespół Iska to w ogóle jest pomysł mój i perkusisty Damiana Burka. Założyliśmy ten zespół, bo chcieliśmy stworzyć fajny band z żywymi instrumentami, bo teraz bardzo popularna jest muzyka elektroniczna, a my kochamy się gdzieś tam w żywych instrumentach i chcieliśmy robić muzykę, której tak naprawdę nie ma dzisiaj w radiu. Jest to troszkę taka, że tak powiem, może niszowa muza. Natomiast takim głównym członem zespołu jest właśnie Damian Burek, ja, Michał Girkuś, gitarzysta, i Mateusz Łabęcki. W zeszłym roku postanowiliśmy się spotkać, zaczęliśmy działać, tworzyć utwory. Na płycie i utworach, które dzisiaj będziemy puszczać, w nagraniach brali udział inni członkowie zespołu. Natomiast zupełnie niedawno zmieniliśmy całkowicie skład i mamy teraz obecnie wspaniałą saksofonistkę Olę Fleszar. Dużo takiej świeżej krwi. Tak, dużo świeżej, fajnej krwi ze świetnymi pomysłami. Ola Fleszar na saksofonie, Dominik Cichy na trąbce, Krystian Gajda na pianinie i jak wspomniałam, Mateusz Łabęcki na gitarze basowej, Michał Girkuś gitara, Damian Burek perkusja i ja na wokalu. Czy skład dobieracie, że szukacie instrumentów i dobieracie do tego ludzi, czy bardziej to w zasadzie, że znamy super człowieka, który super gra na instrumencie, więc ten utwór spróbujemy wmiksować w naszą muzykę? W jaki sposób to u was wygląda? Czy szukaliśmy bardziej instrumentów, bo mieliśmy jakiś zamysł na to, żeby była sekcja dęta i właściwie, żeby ten zespół był takim, że tak powiem w cudzysłowie, big bandem, żeby było te 7 osób, tak jak jest obecnie. Natomiast osobowość jest również bardzo ważna. Ciężko jest znaleźć tylu ludzi, którzy będą zgodni w tej muzyce, w pomysłach, żeby dogodzić wszystkim i żeby każdy był zadowolony. Na szczęście udało nam się teraz. Jesteśmy spójni w tym, co robimy. Wszystkim się to podoba i na próbach też to bardzo fajnie wychodzi, kiedy mamy pomysły i jesteśmy zgodni w tym wszystkim. Także czuję, że jestem we właściwym miejscu i z właściwymi ludźmi. W ciągu całej naszej dzisiejszej audycji będziemy mieli przyjemność posłuchać 4 wasze utwory.
Myślę, że zanim posłuchamy pierwszego z nich, to czy mogłabyś określić, jak gatunkowo ty jako współtwórca tej całej muzyki byś określiła was? W jaki sposób byś zdefiniowała waszą muzykę? Właśnie, my się tak nie szufladkujemy konkretnie w danym gatunku stylistycznym, muzycznym. Jest to takie pomieszanie troszeczkę soulu, troszeczkę bluesa, troszkę jazzu, może troszkę funka, troszkę rocka. Także jest to taki kompletny miks. Natomiast utwory, nad którymi nadal pracujemy, te nowe, już będą takie bardziej ciemne, bardziej soulowe, tak myślę i tak chcę, tak to widzę. Iska składa się z wielu osób i wielu osób przy niej współpracuje. Czy dla każdego z was jest to pewnego rodzaju odskocznie od takich codziennych dookoła muzycznych działań, czy raczej to jest taka wasza docelowa działalność? W jaki sposób wy ją traktujecie, w jaki sposób ty ją traktujesz? Czym ona dla was jest? Właśnie nie chciałabym się wypowiadać za pozostałą ekipę zespołu Iska, ale jeżeli chodzi o mnie, to Iska to jest takie moje małe dziecko, które chcę rozwijać i jeszcze raz rozwijać. I jest to dla mnie taka odskocznia. Tak, w ogóle muzyka dla mnie jest odskocznią. To jest taka nieodłączna część mnie. Ja chociaż nie wiem, jak bardzo byłabym zmęczona, kiedy idę sobie pośpiewać, czy idę na próbę, czy gramy, ja wtedy odpoczywam. Mnie to w ogóle nie męczy. To jest dla mnie po prostu przyjemność i odpoczynek. I nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było. Tego drugiego świata jakby mojego. A czym jest dla ciebie ten pierwszy świat? Czym się tak zajmujesz na co dzień? Ta rutyna codzienna, ten szary świat. Ja prowadzę swoją działalność. Jestem kosmetyczką i pielęgniarką strzykawą, tak zwaną. Czyli bardzo duża różnorodność tutaj. Bardzo, 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 bardzo. Czyli nie jest to pewnie tajemnicą, że docelowo chciałabyś, żeby muzyka była tym, z czego kupisz ten przysłowiowy chleb, tak? Tak, oczywiście. Tylko dążysz. Za wami debiutancki mini album To Ja. Ile czasu trwały prace nad nim? No, myślę, że zrobiliśmy to bardzo szybko, bo zespół powstał w tamtym roku. Jakoś, Jezu, to była wiosna, lato, a już pod koniec roku zaczynaliśmy nagrania utworów, więc dosyć szybko te 5 utworów zrobiliśmy. No i w styczniu pojawiła się epka, także no niecały rok. A ile utworów, które pojawiły się przed tymi, które tu możemy usłyszeć, zostały opublikowane, czy... Jeszcze raz. Ile utworów powstało przed tymi, których nie opublikowaliście i nie macie zamiaru? To są te. To są tylko te jedyne. My je zrobiliśmy, od razu je nagraliśmy i opublikowaliśmy. Czyli wszystkie utwory, które zrobiliście, docelowo chcecie kiedyś wydać, bądź już zostały wydane. Tak, dokładnie tak. Po to je robimy, żeby mogły wyjść na światło dzienne. Chcemy się dzielić z ludźmi tym, co robimy. Naszą muzyką. To jest to jednak gdzieś tam w jakiś sposób niesamowite, bo jednak dużo artystów tworzy tutaj tak zwane szuflady na takiej zasadzie, że mają jakiś przypływ i tworzą i kiedyś się przyda, bo teraz to jest nieaktualne. Aha. I kiedyś się przyda. Czyli u was, u ciebie czegoś, no bo wy jesteś też songwriterką, prawda? Mm-hmm. Czyli u ciebie czegoś takiego w ogóle nie ma. Znaczy, jeżeli chodzi o teksty, to mam dużo takich zapisanych słów, myśli na kartkach, które czekają może na odpowiedni moment. Natomiast ja mam coś takiego i powtarzam to też wiele razy, za każdym razem, gdy ktoś się mnie pyta, jak tworzymy muzykę. Ja często piszę teksty do muzyki. Słyszę muzykę i ja już wiem, o czym ten utwór ma być. I dlatego mam jakieś swoje utwory napisane, teksty w szufladzie, ale niekoniecznie mi pasują do muzyki, którą robimy gdzieś tam na próbie. Czasami to wykorzystuję, natomiast te utwory schowane w szufladzie, no właśnie jest tak, jak powiedziałeś, czekają na odpowiedni moment. Aczkolwiek utwory, które robimy wspólnie, zespołowo na próbach, to robimy je po to, żeby je wypuścić. Niech wszyscy nas słyszą. Czyli u was ten proces wygląda tak, że kompozytorzy wasi robią podkład, potem wysyłają to tobie, które pisze tego tekst, melodię i potem już się spotykacie, nagrywacie i... Czy staramy się regularnie spotykać, przynajmniej raz w tygodniu i na próbach wspólnie robimy te utwory. Na próbach tworzę linię melodyczną, wokalu. Czasami na próbie piszę już jakiś zarys tekstu, już wiem, o czym ma być, ale też muszę mieć dzień, żeby napisać coś fajnego. No właśnie, bo często artyści mają coś takiego, że
że mają ten dzień po prostu, załóżmy wtedy, kiedy nie spotykasz się z zespołem i czy masz tam gdzieś takie, nie wiem, własne prywatne utwory, gdzie siadłeś sobie pewnego wieczoru do pianinka w domu i nagrałeś 4 akordy na krzyż, zaśpiewałeś tego i kurczę, ale fajnie zapisałeś i gdzieś tam to ci leży? Czy jednak to, czy jednak taka właśnie 100% tego, co masz w głowie, pchasz dalej? Jest tak, jak mówisz, mam takie swoje gdzieś tam schowane, no, ale nie jestem pewna, czy to będzie pasowało akurat do Iski, nie? Także może to faktycznie musi odczekać, może te utwory wymagają jakiejś przemiany, ewolucji, kto wie, może kiedyś jeszcze ujrzą światło dzienne też. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i mile spędzony czas.